Barbara Kurzajka była dość młodym detektywem. Miała dokładnie 30 lat. Jej włosy były ciemnobrązowe, długie, spięte z tyłu w kok. Jej cera była blada, zaś jej twarz posiadała symptomy niewyspania w postaci znaczących worów pod oczami, które były mętne i jakby martwe w swoim blasku. Była szczupła i miała średni biust. Na co dzień nosiła się schludnie. Od skórzane kozaki, długie kremowe spodnie z luźnymi nogawkami, koszula i szary sweter idealny na zimne noce, plus płaszcz typu prochowiec, którego nie powstydziłby się nawet kolombo. A do tego wszystkiego okulary, które miały grube czarne obwódki, a szkła przystosowane były dla dalekowidzów. Co dzisiaj mamy na tacy, inspektorze? Spytała pani detektyw, zapalając papierosa w gabinecie policyjnym. Niedobrze się dzieje w państwie duńskim, zaczął inspektor Baryła. Nie zaczynaj z Szekspirem. Co się stało, że chcecie mnie do tej sprawy? Mamy na swoich barkach niewygodną sprawę. Jakiś typ wysysa z ludzi krew. Myślałam, że koncept wampirów występuje tylko w gównianych filmach typu Zmierzch. Odparła Barbara. Nudziło jej się, więc wodziła wzrokiem po pomieszczeniu w oczekiwaniu na więcej informacji. A te zaczęły przychodzić powoli i miarowo. Sprawca jest chytry, atakuje pod osłoną nocy kobiety w wieku licealnym. Po śladach na zwłokach możemy wywnioskować, iż ogłusza je tępym przedmiotem w tył głowy, a kiedy ofiara jest nieprzytomna, robi nacięcie na jednej z aort szyjnych, po czym wysysa jej krew. Nie zębami ani nożem. Przedmiot może być podobny do sporej grubości igły. Ofiara żyje, kiedy krew jest wypompowywana, jednak na miejscu zbrodni jest zawsze czysto i prócz krwawego siniaka na potylicy nie mam nic. Zabił już tak trzy licealistki. W ogóle ich nie krępuje ani nie gwałci, wysysa krew od razu. Nim ofiara odzyska przytomność, jej serce jedynie pracuje na ostatnich rezerwach, siłą rzeczy ponownie traci przytomność, by jej już potem nie odzyskać. Nasz gagatek jest dość odważny. Wybrał sobie Poznań na swój teren łowów. Jego ofiarami była Alicja Koszniewska z liceum prowadzonego przez siostry stania Pańskiego, potem Marzena Lutek ze Szkoły Publicznej 33 i na końcu Adrianna Korzeń z liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza, ósemka. Przesłuchaliśmy rodziny, koleżanki, kolegów. Zwykłe szkolne życie brak motywu w jakimkolwiek środowisku. Wszystkie są blondynkami co? Spytał inspektor, nieco zaskoczony. Mówię, że wszystkie mają blond włosy, jak ostatnia wersja bonda powiedziała Barbara, przyglądając się zdjęciom po czym dodała Być może są to jakieś machinacje czarnego rynku po co sprawcy cała krew? I co z nią zamierza zrobić? Niewykluczone, że wypić, odparł Baryła. Nie wydaje mi się, taka ilość krwi zamuliłaby niejednego wampira. Coś musi chcieć z nią robić. W grę wchodzi kilka ewentualności, albo jest zboczeńcem, który lubi nalewać sobie wannę posoką i się w niej kąpać. Może być też human traficerem i dostarczać krew na czarnym rynku medycznym. Ale do tego potrzebowałby specjalnej aparatury do przechowywania. Może być też kultystą, który próbuje przywołać przedwiecznych. Czy to ostatnie to sugestia wyciągnięta na podstawie opowiadań Lovecrafta? spytał inspektor. <tak>, tak, słaby żart, wiem. Nie mogłam się powstrzymać. No dobra, prześlij mi dokumenty faksem, a ja się rozejrzę i zobaczę, czy nic nie przeoczyliście. I tak kurzajka opuściła biuro inspektora. Wyszła na zewnątrz, po czym wsiadła do swojego zielonego malucha i odjechała. Miała ten samochód po dziadku i traktowała go jako pamiątkę. Oczywiście samochód ten został przemontowany i miał lepszy silnik, a i drzwi zostały wzmocnione dodatkową warstwą blachy, by kierowca mógł przetrwać uderzenie boczne samochodu, nie zostając w tym procesie zmiażdżony podczas wypadku. Detektyw nie zaliczała się do tych dziewczyn, co przesadnie dbają o swój wygląd. Aparycja Barbary była drugorzędna, na pierwszym miejscu zawsze stało rozwiązanie sprawy. Kiedyś, jak była jeszcze młodsza, korzystała z portali randkowych, by znaleźć sobie tego jedynego. Jednak coś zawsze odrzucało ją, kiedy użytkownik, z którym flirtowała, okazywał się catfiszem. Uzurpatorem wystawiającym cudze zdjęcia przystojniaka na swoim profilu. Koniec końców rzuciła to hobby, jak to sama określała w cholerę, i całe swoje siły skupiła na rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Nieraz jednak zdarzało się jej wykonywać zadania typu: Niech pani sprawdzi, czy mąż mnie nie zdradza. Zaginął mój kot. Przypuszczam, iż mój mąż miał jakieś oszczędności na koncie, one po prostu nie mogły zniknąć od tak. Zajmując się najczęściej właśnie takimi sprawami, mogła pochwalić się dosadnym kątem jak na prywatnego detektywa. Problem polegał na tym, iż nie utrzymywała kontaktów nawet z kolegami ze studiów. Nie miała nikogo i z jakiegoś powodu było to wygodne. Było to jej na rękę. Jadąc do swojego domu na obrzeżach Poznania, myślała jedynie o blond włosych licealistkach. Jeżeli kolor rzeczywiście miał znaczenie, był to istotny element układanki. Wchodząc do swojego domu, zamknęła drzwi na dwa zamki i od razu przeszła do pokoju, który mógł nosić nazwę jej biura. Dom ten odziedziczyła, a jakże po dziadku. To on nauczył ją grać w szachy, zostawił po sobie samochód i masę wspomnień z dzieciństwa, z których wynikało, iż rodzice Barbary. Nie poświęcali jej uwagi jak on. Dokumenty były już wydrukowane, kiedy kurzajka nalewała sobie nieco koniaku z barku do niewielkiej szklanki. Upiła go nieco, po czym zabrała się do studiowania dokumentów. Wszystko, co powiedział jej inspektor, pokrywało się z papierami. Po około godzinie detektyw postanowiła pójść spać. Jutro się wykąpię, pomyślała. I tak jak postanowiła, tak zrobiła. Ranek przywitał ją równie leniwie, co łuna wschodzącego słońca. Zwlekła się z łóżka, jak najbiedniejsze zombie, przewracając przy tym taboret, na którym leżała paczka papierosów. Po kąpieli ułożyła mokre włosy, niezręcznie wytarte ręcznikiem, i stwierdziła, iż zamiast suszyć je, pozwoli im zdecydować, jak bardzo chcą pozostać w takim stanie. Nie pamiętała, co się jej śniło. Poszła do kuchni, by zrobić sobie kubek gorącej kawy. To ją postawiło na nogi i już nie była samotnym zombie, chcącym zjadać mózgi niewinnych przechodniów. Przypomniała sobie też o sprawie seryjnego zabójcy. Od razu wróciła do przeglądania dokumentów i odruchowo spojrzała na zegarek. Była siódma rano. Zmieniła zdanie co do swoich włosów. Suszarka poszła w ruch i włosy zostały bezwzględnie wysuszone, spięte z tyłu głowy, a ubranie wyjściowe nałożone. Kluczyki od domu i samochodu zabrane. Barbara postanowiła odwiedzić szkołę pierwszej ofiary, Alicji Koszniewskiej. Wsiadła w samochód i wyruszyła niemal paląc gumę podczas wyjazdu ze swojej posesji. Pani Barbaro! Doceniamy to, co pani robi, ale naprawdę nie mamy już nic więcej do dodania, powiedziała siostra dyrektor, zakonnica z powołania. Nie chce mi się wierzyć, że dziewczyna nie miała problemów. Znaleziono ją w załuku po zmroku. Bezdomny, który dokonał odkrycia, myślał wpierw, iż to jakaś czpunka, ale gdy zobaczył ranę, zadzwonił z najbliższej budki telefonicznej. Jak się tam znalazła? Jej dom jest znacznie bliżej waszej szkoły. Nie wiem co powiedzieć przyznała dyrektor. Być może chciała się z kimś spotkać? Miała chłopaka? Tego nie wiem, ale mogłabym spytać się uczniów. Jeżeli będzie trzeba, zwołam zebranie szkolne. To niepotrzebne. Chodzi mi tylko o osoby najbliżej z nią związane. Nie chcę, by po mojej wizycie koledzy patrzyli na nich jak na potencjalnych zabójców. Sugerowałabym sprowadzić wychowawcę. Ten powinien wiedzieć, jacy się przyjaźnią, a jacy nie. Zobaczę, co da się zrobić. Powiedziała zakonnica. Po zakończonych zajęciach jeszcze raz pomodlimy się o zbawienie jej duszy i pobyt w niebie. Barbara przygryzła wargi. Nigdy nie lubiła chodzenia do kościoła. Była to aktywność jak najbardziej zbędna. Anioły tam, diabeł tu. Doktryny nie przekonywały jej ani trochę, tym bardziej praktyki kościelne i zamiatanie niewygodnych spraw pod dywan. Na zakończenie szkoły Barbara musiała nieco poczekać, tak więc wyprosiła się z gabinetu dyrektorki i wróciła do szkoły tuż przed 16. W międzyczasie zjadła obiad na mieście. Kiedy ponownie wkroczyła na teren szkoły i dostała się do biurka dyrektorki zakonnej, Została niemo przywitana przez uczennicę, która jej się ukłoniła. Dzień dobry? Powiedziała nieśmiało. Pani dyrektor przyniosła przesłuchanie do osobnego pokoju, który był oszklony i prowadził na niewielki taras. Tam zostawiła detektyw z koleżanką Alicji Koszniewskiej. Masz mi coś do powiedzenia, dziecko? Powiedziała kurzajka, stukając papierosem w blad stołu, który dzielił ich na pewną odległość. Na imię mi Gabriela Stankowska. Nie wiem od czego zacząć wyznała dziewczyna. Zacznijmy od tego, gdzie byłaś w dniu morderstwa. W domu o tej porze uczyłam się na biologię, bo mam z niej zamedwuje, a chciałam mieć lepszą średnią. Dzwoniłam wtedy do Alicji, jednak ona nie odbierała. O Boże, oby Bóg ją wpuścił do nieba! Dlaczego miałby jej nie wpuścić? Mówisz, jakby coś przeskrobała. Wie pani, nikomu tego nie mówiłam, ale... Tak podejrzewam, to chyba więcej niż pewne, że mnie lubiła. Nawet bardzo. Coś z tego wynikło? Nie wstydź się, nie ujawniam nikomu swojego dochodzenia. No więc, była lesbijką, ale zawsze się z nami modliła i w sumie... W sumie to nikomu nie wadziła. Ktoś się do niej przystawiał? Hmm... Może Marek ją kiedyś podrywał, ale do niczego nie doszło poza tym... To było poza szkołą. Marek, a jak ten Marek ma na nazwisko? Marek Bielacz, pomagał mi z matmy, kiedy byłam zagrożona. A jak ci pomagał? Po prostu poradził mi, które informacje do nauki są istotne, bym nie miała problemów. Widzi pani, nikt tego nie powie, ale jestem głupia. Wcześniej uczyłam się w szkole specjalnej. Mam autyzm. Rozumiem. Wiesz, może gdzie w noc morderstwa był ten cały Bielacz? Nie, nie mam do niego nawet numeru telefonu ale uczyliście się razem, tak? Nie, on tylko poradził mi, co zapamiętać na klasówkę, która miała odbyć się następnego dnia. Możesz powiedzieć jeszcze coś o swojej koleżance Alicji? Spytała ponownie detektyw. No więc, Alicja w dzień przed tym, co się stało, była jakaś niespokojna. Czasami nawet nieobecna. Brała jakieś leki? Węszyła dalej kurzajka. Nie, była zdrowa, prawie nigdy nie chorowała. Pytam o leki na problemy psychiczne. Niestety nic o tym nie wiem. Ale chodziłyście ze sobą. Nie, nie, ona miała swoją dziewczynę Anię. Przyjaźniłyśmy się w trójkę, ale ja jestem zabrzydka, a w szkole zabrania się noszenia makijażu. Ania była z tej samej klasy? Tak. Chciałabym z nimi pogadać. Tym całym Markiem Bielaczem i Anioł. Kośniewską dodała przesłuchiwana. Po tej rozmowie detektyw podziękowała swoim odwiecznym zwyczajem za konwersację i omówiła konieczność przesłuchania podejrzanych na posterunku policyjnym. Dyrektorka początkowo się broniła, ale Barbara była nieustępliwa i postawiła ultimatum. Albo ci uczniowie stawią się na komendzie głównej policji w Poznaniu i sobie pogadają zaraz po zakończeniu szkoły, albo ściągnie tu reporterów, którzy chętnie wezmą niczym niepopartą teorię i przeobrażą ją w fakt. Wysyłając Marka i Anię na zwykłe rozmowy z policją, nie groziło złą prezencją katolickiej szkoły. Więc zarówno dyrektorka, jak i detektyw rozumieli się całkowicie. Następnego dnia oboje niepełnoletnich podejrzanych stawiło się na komendzie. Dyrektorka musiała ich poinformować i wyglądało na to, że czeka ich sporo tłumaczenia się i wyjaśniania, które ostatecznie nie wskażą na winę żadnego z nich. I tak też się stało. Nim jednak przesłuchania się skończyły, do pokoju za lustrem weneckim, gdzie obserwowali Barbara z inspektorem, wpadł policjant z wiadomością, iż znaleziono kolejne ciało. Kurzajka wyparowała z pokoju dla obserwatorów w przeczuciu, iż tym razem morderca coś po sobie pozostawi. Inspektor, znając jej zachowanie, jedynie dosłuchał ostatnich odpowiedzi dwójki nieletnich które nie dawały podejrzenia na żadnego z nich, po czym ruszył spokojnym krokiem do swojego gabinetu. Tymczasem Barbara stała jak wryta przed ciałem kolejnej ofiary, a właściwie dwóch. Kimkolwiek był sprawca, został zaskoczony przez świadka. Sam świadek jednak nie skończył za dobrze. Miał rozwaloną mózgoczaszkę, a wypływający mózg był rozbabrany po całym obszarze, gdzie leżały ciała. Kobieta i mężczyzna Kobieta została oczywiście uderzona w potylicę i miała wyraźny ślad wybicia iglastego przedmiotu w szyję, jednak kałuża krwi wskazywała na to, iż całość jej nie została pobrana. Po raz pierwszy w śledztwie zabójca zostawił ślady, które mogły ułatwić śledztwo. Na scenie były nawet ślady opon samochodu, który mógł tylko należeć do furgonetki. Ślady opon były świeże. Tyle. I aż tyle udało się wydedukować barbarze. Zauważyła jednak coś jeszcze. Kobieta, która była ofiarą, miała pofarbowane na blond włosy, ponieważ te przy samej skórze odbarwiały się na brązowawy kolor. Tym razem musiał coś zostawić. Powiedział jeden z kryminologów, zabezpieczając ślady. Detektyw kurzajka obejrzała raz jeszcze miejsce, na którym to wszystko się wydarzyło. Teren był polaną, znajdującą się na obrzeżach miasta Poznania. Sprawca posiadał samochód, dlatego jego teren łowów mógł być bardzo rozległy. Detektyw musiała jednak poczekać na wyniki z analizy DNA i dokładną autopsję zwłok. Zmierzchało już, więc Barbara postanowiła wrócić do domu. Już po zaparkowaniu samochodu w garażu coś jej nie pasowało. Rana w szyi dziewczyny wyglądała tak, jakby ktoś wbił tam coś innego niż igłę. Na szczęście inspektor przesłał jej zeznania marka Bielacza i Ani Kośniewskiej. Normalna dwójka uczniów o nieco odmiennych poglądach na życie, nic rzucającego się w oczy. Kiedy wybiła już północ, a kurzajka była w stanie odurzenia alkoholowego. Na faks zaczęły przychodzić do niej wyniki najświeższej autopsji. Ofiara z umalowanymi na blond włosami była dorosła. Studiowała. Marzena królik, lat 23. Pod paznokciami brud i ślady na skórka sprawcy, który nie figuruje w kartotece kryminalnej. Druga ofiara. Paweł Bobrowski. W obu przypadkach sprawca związał im ręce i dłonie, przewiózł na obrzeża. Roztrzaskał głowę Bobrowskiego i ofiary z taką siłą, iż czaszka, jak określiła to pani detektyw w myślach, poszła się jebać z mrówkami. Studentka jednak miast nakłucia igłą miała nakłucie, które bardzo przypominało igłę do kruszenia lodów, jakie widzi się w amerykańskich hotelach. Napuchnięte nadgarstki i kostki zamordowanych wskazywały, iż zostali spętani. A po uśmierceniu, pęta zostały z nich ściągnięte. No to wracamy do punktu wyjścia. To dwie niepowiązane ze sobą sprawy, chociaż blond włosy skazywałyby na to, iż morderca pomylił się i po fakcie nie wytłaczał galonów krwi powiedziała sama do siebie Barbara. Było stanowczo za wcześnie, by odrzucać hipotezę, iż to oddzielne morderstwo, niepowiązane z poprzednim. Jednak nad ranem pojawiła się wiadomość od inspektora, która zbudziła dzwonkiem w komórce panią detektyw. Kurzajka, mamy draba. Sam się przyznał: to jakiś Jurek Chmielnicki. Spotykał się z tą studentką. Marzeną: rzuciła go, bo to jebany chłop pańszczyźniany, a cały ten Paweł Bobrowski to był jej nowy chłopak. Pełno było świadków, którzy widzieli brykę tego Chmieleckiego. Zwykły furgat i niebezpieczny człowiek. Za dzieciaka cudem uniknął poprawczaka. A więc mamy motyw i sprawcę. Problem w tym, iż wcześniej sprawca działał metodycznie. Kalkulował na zimno. A tam mamy rozpierdolony mózg i szpikulec do dłubania lodów. O, widzę, że zauważyłaś. No nic, moja droga, ja ci dziękuję za pomoc. Sprawa dla mnie dalej trwa. Jeżeli macie nie tego człowieka, to sugeruję przygotować się na więcej ciał licealistek. Nie pierdol, tylko chodź opić z nami, nie ustępował inspektor. Darek, ty nic nie rozumiesz, tutaj wszystko się nie pokrywa. Ten cały Chmielewski miał motyw. Na chuj mu tłoczyć krew, przecież nic od swoich ofiar nie wysysał. Inspektor nie chciał się zgodzić. Rozłączył się, nie chcąc słyszeć sprzeciwu, zaś Barbara jedynie zakleła jak szewc, któremu igła ugrzęzła w jądrze. Jak przyszywał spodnie na sobie. Kurzajka opadła na fotel i, jako iż nie miała już zlecenia od samej policji, postanowiła mieć to w dupie, przynajmniej do czasu, kiedy pojawi się kolejna ofiara. I tak też się stało. Prawdziwy morderca znowu uderzył. I to w czasie, kiedy Chmielewski odsiadywał swój wyrok. I tak by go nikt nie wypuścił za to, co zrobił. Nawet zadrapania po jego wewnętrznej stronie dłoni zgadzały się aż nazbyt dobitnie. Tymczasem inspektor, Darek Jurycki, witał detektyw ponownie w miejscu swojej pracy z kwaśną i naznaczoną znamieniem winy minął. Miałaś rację, ten skurwiel nadal działa. Nowa ofiara, blondynka, liceum ogólnokształcące, Magdalena Frąckowicz, znaleziona na starym rynku, w sercu naszego miasta. Na kłócie na szyi wyssana krew, brak jakichkolwiek oznak walki. No pięknie, sprawdźcie może grupę krwi ofiar, bo mnie to nurtuje. Że też tego nie zauważyliśmy od początku, on może zaślać jakąś nielegalną działalność, czarny rynek i te sprawy. Niekoniecznie, może potrzebuje jej dla kogoś, kogoś na kim mu zależy. Nie trzeba było długo czekać, aż szydło wyszło z worka. Pod kolejny wieczór zostało ustalone, iż wszystkie ofiary miały grupę 0 Rh-. Była to uniwersalna grupa krwi potrzebna do transfuzji. Każdy człowiek z jakąkolwiek grupą krwi mógł ją otrzymać i nie byłoby komplikacji. Co teraz? spytał inspektor Barbarę, klnąc w myślach, iż wcześniej pominął ten szczegół. Potrzebujemy człowieka zdesperowanego, gotowego na wszystko zimnego, kalkulującego, chcącego uratować życie bliskiej mu osoby. Żeby go zlokalizować, będzie trzeba rozesłać naszych ludzi po całym mieście. Każda blondynka, co rzuca zegarek, by zobaczyć, jak leci czas, będzie na naszej uwadze. Zawsze się ciebie takie kawały trzymają, Jurecki? Spytała Barbara. Tak, kiedy sytuacja najmniej tego wymaga. Tygodnie zaczęły lecieć, zaś policjanci po cywilu zaczęli patrolować ulice miasta. Wiadomo już było, iż sprawca atakuje w nocy, wypompowywuje krew blond włosym dziewczyną w wieku licealnym i znika. Nie wiadomo jak się porusza, chociaż przypuszcza się, iż posiada samochód. Być może zwabia kobiety, do wiadomego miejsca wytłacza krew, by potem zostawić je gdzieś pod latarnią. Takie przypuszczenia posiadała Barbara. Nadal nie mogła rozgryźć tożsamości sprawcy, jednak teoria, iż sprawca może poświęcać się w ten sposób, by uratować życie bliskiej mu osoby, była najbardziej prawdopodobna. Barbara nie mogła być jednak tego pewna. Być może akt wysysania krwi nie ma nic wspólnego z ratowaniem życia chorej osobie. Policja przeanalizowała również rekordy medyczne ze wszystkich szpitali w Poznaniu, jednak nic nie rzucało się w oczy. Może morderca hoduje kogoś w swoim domu, leczenie domowe nie jest aż takie niezwykłe? Myślała kurzajka, kiedy czekała przed gabinetem inspektora. W końcu Jurycki wyszedł z gabinetu i spojrzał pochmurnie na panią detektyw. W innych okolicznościach, gdyby chodziło o sprawę porwanego motoru czy roweru, uraczyłby ją daniem w restauracji Merkury niedaleko mostu teatralnego. Sprawa jednak była poważna i nikomu nie chciało się tracić czasu na zbędną kurtuazerię. Kurzajka, chodź, coś ci pokażę. Detektyw weszła do gabinetu, na którego biurku były zdjęcia potylic ofiar. Znalazłem jeszcze jeden szczegół w całej tej sprawie. Zaczął policjant. Jaki? Spytała flegmatycznie Barbara. Sprawca używa tępego narzędzia, które za każdym razem inaczej roztrzaskuje mózgo czaszkę. Niby nic w tym dziwnego, ale jak mu się przyjrzeć, to można zauważyć, iż ślady obicia są coraz większe. Zupełnie jakby jego broń odkształcała się za każdym uderzeniem. Dokładnie. Coś takiego może robić metalowy kij bejsbolowy. Jeżeli uderzenie jest dostatecznie silne, wtedy może się odkształcić. Napastnik uderza z niewyobrażalnie dużą siłą. No! Odparł dalek, zapalając papierosa i wypuszczając powietrze po zaciągnięciu się. Dla mnie pewnym jest, że to dorosły mężczyzna. 30, może 40 lat. Pedantyczny, kalkulujący i cholernie sprytny. Brakuje nam czegoś istotnego. Brakuje nam wszystkiego motywu, poszlak świadków. Nie to mam na myśli. Może istnieją poszlaki, ale my ich nie widzimy. Co masz na myśli? Mam na myśli Internet. Twoi ludzie mają do niego długie zęby. Żeby udowodnić cokolwiek na podstawie informacji z serwerów czy komputera, trzeba mieć niepodważalne dowody. Trzeba porobić zrzuty ekranu, a i wtedy obrona sprawcy w sądzie może trzymać się tego, że owe dowody spreparowano, bo łatwo to zrobić. Aha, czyli uważasz teraz, że sprawca jest jakoś połączony z tymi ofiarami i dowody na to znajdziemy na jakimś forum. Tylko jakim? Pamiętasz sprawę z karaluchem? Było to forum podobne w swojej strukturze do Forczana. Tylko z tą różnicą, iż jej członkowie dopuszczali się mało śmiesznych wybryków, no i ostatecznie doczekali się uwagi ze strony policji. Pamiętam, pamiętam, ale co ma to wspólnego? Jeżeli te piwniciaki są w stanie umknąć policji, to któryś z nich musi wiedzieć, co się dzieje w waszych dochodzeniach. W najlepszym wypadku będą wiedzieć to, co my. Albo więcej. Może tak, może nie. Zresztą, który z nich miałby cokolwiek poza spiraconymi programami na dysku? Nawet jeżeli nic nie znajdziemy, musimy wykluczyć tą ewentualność poprzez sprawdzenie jej. I tak błądzimy po omacku. Upierała się kurzajka. Po odbytej rozmowie Barbara zasiadła w swoim maluchu i odpaliła swój laptop, który zawsze miała w razie czego podczas podróży. Podpięła router, po czym weszła na stronę Karaluch.org ORG. Otworzyła panel programisty i wpisała w odpowiednim miejscu linijkę kodu. Forum wyświetliło się, jednak brakowało nowych wpisów. Założyła nowy temat. Zjeb w Poznaniu wysysa ludziom krew zaraz po ich spacyfikowaniu. Policja jest jebana i nie ma na niego nic, co robić. Przez pół godziny nic się nie działo. Po owym czasie jedyną odpowiedzią był post. K.Y.S. Które było dobrze znanym anagramem Kill Yourself Piwniczaki Czego ja się kurwa spodziewałam Powiedziała detektyw Zapalając silnik samochodu Nie miała czasu na Użerania się z internautami Miała zamiar wrócić do domu I przeanalizować jeszcze raz Zeznania ludzi powiązanych Z trzema pierwszymi ofiarami Kiedy już tam zajechała Uświadomiła sobie że na forum przyszła jeszcze jedna wiadomość w formie linku. Kliknęła go od niechcenia, aby zaraz po tej czynności zostać przywitana przez animację policjantki maltretowanej seksualnie przez potwora z mackami. Barbara skrzywiła się na to, żeby zaraz potem wybuchnąć sardonicznym śmiechem. Czego się kurwa spodziewałaś? Natrętna myśl kołatała się jej w głowie. Po tym epizodzie niekontrolowanych emocji weszła do swojego domu tylko po to, by ciepnąć się na fotel i naleć sobie nieco więcej koniaku niż normalnie. Wypiła całość duszkiem i od niechcenia wertowała forum Karalucha, jednak nie zdało się to na wiele. Jego użytkownicy milczeli. Wtedy Barbara palnęła się w głowę i przekleła samą siebie. W następnych minutach przeskanowała dokumenty policyjne, po czym wrzuciła je pod tematem, który rozpoczęła na karaluchu. Przez pierwsze minuty nic nie działo się nic, jednak po kwadransie coś zaczęło się krystalizować. O kurwa, to tak naprawdę? Pojawił się jeden z komentarzy. Policja derp, odpowiedział inny użytkownik. Wreszcie kolejny. Discord, pyga szatana. Spotkasz mnie tam, jestem adminem. Barbara nie czekała za długo, odpaliła Discord i wyszukała serwer. Wyglądał dość przeciętnie z kanałami na memy, fotki i czat głosowy. Kliknęła w prawe okienko paska, na którym wyświetlał się administrator. Jerzy, Czerzy! I napisała: Pomożesz mi w sprawie, którą opisałam na karaluchu? Odpowiedź przyszła chwilę potem. Nie wiem, kim pani jest, ale skany dokumentów wyglądają na prawdziwe. Przeanalizuję je i poszukam, bo sprawa mnie zaintrygowała. Następnym razem niech pani nie postuje gówna bez informacji na jego poparcie, bo hieny będą się tylko śmiać. Jutro dam pani znać, czy do czegoś się dokopałem. Skąd wiesz, że jestem kobietą? Tylko kobieta dawałaby sobie nick Koteł69. No to masz mnie, kimkolwiek jesteś. Odpowiedziała detektyw nalewając sobie kolejną porcję koniaku. Już powoli odpływała w objęcia Morfeusza, kiedy zadzwonił jej telefon. Odebrała. Cześć Barbara, co tam u ciebie? Cześć Andrzej, jak tam siostra? A dobrze, trzyma się dzielnie. Chcę nawet jeść, ale uważam, że jak na razie owsianka jej wystarczy. Co tam u ciebie? A nic. Będę pracowała do późna nad pewną sprawą. Skurwiel jest sprytny. Jakieś morderstwo? Cała seria, wybacz, ale nie mogę o tym mówić. Rozumiem. Co byś powiedziała na pewną wizytę do nas? A ciebie co ugryzło? No, pomyślałem. Wiesz, że twój ojciec znał się z moim, i wiem, że ty jutro masz urodziny, więc pomyślałem, że mogłabyś odreagować jakoś od pracy. Jutro po prostu będę miała 31 zamiast 30 lat. Dzięki Andrzej, ale zostanę w domu. Muszę dokończyć to, co zaczęłam. Powiedziała kurzajka i rozłączyła się. Wtedy siekło ją, jak grom z jasnego nieba. Siostra Andrzeja miała anemię sierpowatą i potrzebowała regularnych transfuzji krwi. Jakby tego jeszcze było mało, do tej choroby doszła białaczka. Dlaczego wcześniej tego nie zauważyła? Nigdy nie myślała o sąsiedzie jako o zimnokrwistym mordercy, ale on właśnie mógł mieć motyw. Od razu zatelefonowała do inspektora i opowiedziała mu o całej sytuacji. Ten momentalnie odpowiedział, iż jego ludzie to sprawdzą, tak, aby mieć pewność. Porozmawiają, porozglądają się i powiedzą, czy coś przykuło ich uwagę. Barbara nie była tego pewna, ale chciała wykluczyć i tę ewentualność. Nadal nie dawał jej spokoju fakt, iż morderca wybiera blondynki. Włosy, które lśnią powabnie, niczym nici ze złota. Nic nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Sąsiad Barbary w istocie miał chorą siostrę, jednak sprawdzono skąd brał krew do transfuzji w warunkach domowych. Miejscem tym był szpital na ulicy. A jakże? W szpitalnej. Dostawy krwi były regularne i nikt przy tym nie cierpiał. Kurzajka była niezadowolona i nerwowo stukała w blad stołu swoimi przyciętymi na pracownika fizycznego paznokciami. Inspektor również nie miał dobrej miny i polewał tylko kolejną rundę Jacka Danielsa, pani detektyw. Siedzieli tak w biurze na komendzie policji. Ich głowy snuły teorie, do jakich celów potrzebna jest krew tych niewinnych dziewczyn. Aż nagle, zupełnie niespodziewanie, do biura wpadł młody aspirant Piotr. Inspektorze, nie uwierzy pan, list, dostaliśmy list od mordercy. Jurycki poderwał się jak oparzony, zaś pani detektyw, która dotrzymała mu towarzystwa... Oparła się niechętnie łokciem oblat biurka. Kurzejka, musimy tego nie spieprzyć. Piotr, pobierzcie próbki, odciski, zróbcie wszystko, byle znaleźć jego DNA i cokolwiek, co by wskazywało na poszlaki. Tak jest, inspektorze. List, który był czerwony, nosił znaczek pocztowy z Warszawy, który można było dostać tylko w okresie PRL-u. Papier był zwykły, biały, na pewno nie z odzysku. Zaś na nim powyklejane były literki z gazet. Całość wyglądała schludnie. Poszczególne litery były ułożone z niezwykłą precyzją. Nie było też widać żadnych pyłków, zabrudzeń czy prób przeklejania liter na skutek niefortunnej literówki. Tekst głosił: Przygotujcie się na moje magnum opus. Nie obchodzi mnie, co już się ze mną stanie. Ważne, by rozwiązania wzorów były poprawne, a wszystko wskazuje, że będą. Przepraszam, że musiałem użyć aż tylu litrów krwi tych niewinnych dziewczyn. Niestety, nic nie będzie kompletne bez ich pomocy. Zbudowałem maszynę obliczeniową, pierwszy biologiczny komputer kwantowy. Potrzebował krwi, odpowiedniej krwi z odpowiednim typem DNA. Moja maszyna najlepiej pracuje przy allelach, odpowiadających za blond włosy kiedy białka łączące chromosomy znajdują się w dużej ilości. Nie będę was nudził technikaliami i tak nie zrozumiecie. Do dokonania tego wyczynu musiałem zedrzeć sobie skórę z rąk, a zabijałem tak, jak się domyślaliście. Wiem z Waszych akt, których zabezpieczenia złamała moja maszyna, iż nie mieliście zielonego pojęcia, kto jest sprawcą, ale za to dokładnie opisaliście przebieg mojej brutalności. Do zabijania korzystałem z metalowego kija baseballowego. Wyćwiczyłem sposób uderzenia, jak i jego siłę. Ofiary traciły przytomność, jednak serce nadal pompowało krew, a ja z jego pomocą pobierałem to, czego potrzebowałem. Teraz jednak moja maszyna jest gotowa do działania i podczas gdy to czytacie, ja otrzymuję rozwiązania najtrudniejszych obliczeń matematycznych. Jestem szczęśliwy, jestem spełniony. Naprawdę dziękuję zmiennym, iż tak mi się udało. Dlatego też jestem zobowiązany do przedstawienia wam pewnej podpowiedzi. Byłem w komendzie policji ze swoją koleżanką. Kiedy i Barbara przeczytała ostatnie linijki tekstu, wycedziła jedynie przez zęby. Skurwiel, jebany Marek Bielacz był tu przesłuchiwany. O kurwa, powiedział niemalże zaskoczony inspektor. Że też tego wcześniej nie skojarzyłam. Jego koleżanka mówiła, że gość jest dobry z matmy. Jebaniutki pogrywał z nami w imię jakiegoś zjebanego komputera, mówiła z goryczą kurzajka. Nie, zastanów się Barbara, jeżeli on nie jest wariatem. Wiem, komputery kwantowe to przyszłość ludzkości. Mają znacznie większą moc przerobową i to one mogą nam pomóc stworzyć zaawansowaną sztuczną inteligencję. Nagle jednak pani detektyw poczuła się niedobrze. Jej wzrok się zawęził, a przed oczami zrobiło się ciemno. Spadła w toń nieprzytomności. Obudziła się w zgoła innym miejscu. Była skrępowana. Znajdowała się w przestronnym, ciemnym pomieszczeniu. O, widzę, że się pani obudziła! powiedział Marek Bielacz, wchodząc do pokoju, zapalając niewielką i słabą lampkę. Gdzie ja jestem? W moim laboratorium i również domu znajdujemy się w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Widzisz ten cylinder, który tli się na czerwono? To mój komputer kwantowy, a ja cię do niego podpiąłem. Wymas Twoich pobudzonych ośrodków w mózgu każe mi przypuszczać, iż śniłaś. Być może ten sen był podobny do Twoich wspomnień z przeciągu kilku miesięcy. Pamiętasz coś? Pamiętam wszystko, tylko nie jak się tu znalazłam. A widzisz, podsumuję ci to tak, aby twój tępy mózg, baby, zrozumiał. Po otrzymaniu listu, który sklejałem pięć pierdolonych godzin, postanowiłaś mnie odszukać. Nie wiedziałaś, iż mieszkam w willi na obrzeżach Poznania, ale dowiedziałaś się tego od siostry dyrektor. Gdybym nie dał ci podpowiedzi, pewnie dalej siedzielibyście w martwym punkcie. I tak, jak w liście było napisane, mam teraz zgrane na dysk obliczenia, które zrewolucjonizują świat naukowy. Stephen Hawking stanie się zapomnianym mitem. Neil deGrasse Tyson, półgłówkiem, zaś ja, wespnę się na poziom równy Bogu. Będę też pierwszym człowiekiem, który stworzył to, czego nikt inny nie mógł zrobić. Rozwiąże problem głodu i nierówności na świecie. Tym stanie, jaki jest teraz. Mój kwantowy komputer potrafi zmuszać człowieka podpiętego do niego do rekolekcji wspomnień. To tak, jakby twój mózg był kasetą VHS, która przewinięta do początku odtwarza film. Z pomocą tej maszyny obliczenia prawdopodobieństwa zostały poszerzone o cztery nowe wzory, które dokładniej określają wypadnięcie losowej akcji. I wreszcie, najważniejsze, ten komputer żyje. Nie wiem co sobie myśli ani co zrobi, jeżeli podłączymy go do robota. Nie mam zamiaru łączyć go z internetem. Jeszcze nie teraz. Znalazłem odpowiedzi na najtrudniejsze pytania Barbaro i chciałem, byś wiedziała, iż twoja śmierć również nie pójdzie na marne. To mówiąc Marek wyciągnął nóż sprężynowy i począł zbliżać się do detektyw jakby od niechcenia. Kurzajka zaczęła pomału chichotać, i gdyby nie była przywiązana do stalowej rury, pewnie przywróciłaby się. Co cię tak śmieszy, stara piczo? Wiesz, to dość zabawne. Naprawdę zabawne. Słyszałeś kiedyś o Achillesie? Znam mitologię grecką. Lepiej niż ty sama. Niewątpliwie, ale myślę, iż możesz uhonorować tej starej piczy nieco czasu na jej ostatnie słowa. Mów, skoroś taka skora. Przez cały czas Achilles, umyty w się, nie wiedział, że jego matka trzymała go za kostkę. Myślał, że jest nieśmiertelny, że może wszystko, w końcu był półbogiem. Przyszedł jednak czas, kiedy został w ową piętę ugodzony, a potem w zaświatach jęczał, iż mimo za kurwistych walk z trojanami, teraz jako duch musi cierpieć biedę bo był jebanym bufonem, który szukał sławy. Tak będzie i z tobą, bez względu na to, czy przeżyje, czy nie. Myślisz, że jeżeli nawiążesz kontakt z tą z twoją sztuczną inteligencją, ta pozwoli ci żyć? Staniesz się jej niewolnikiem, a ona, jak wredna baba, wyciśnie z ciebie całe życie i zostawi z niczym, tak samo jak moja mama, która zostawiła ojca na pastwę losu. Może fortuna ci teraz sprzyja, ale dla ciebie nie ma już miejsca w niebie. Pszcz! he! Aforyzmy nie wierzę w Boga ani niebo to jedynie wymysły. Ja będę prawdziwym Bogiem Bogiem fizycznym Bogiem realnym który nagradza tych, co w Niego wierzą. Smutne tylko, że Twoja krew nie posłuży mi do zasilenia segmentów operacyjnych komputera. No cóż czas. Ręce do góry! Gleba, gleba! usłyszał Bielacz. Odwrócił się gwałtownie i to był jego błąd. Dostał kulką w pierś. Pocisk przeszył płuco i wyleciał z drugiej strony. Dzieciak tylko jęknął i padł na ziemię. Oddział gromu zabezpieczył teren, zaś pani detektyw została ostatecznie oswobodzona z więzów i kajdanek. Zneutralizowany napastnik został skuty i przewieziony do szpitala, gdzie przez parę godzin męczono się z zasklepieniem murany, ale o dziwo przeżył. Policja nie znalazła bielacza w jego domu. Zaś jedynym sposobem, jaki odnaleziono jego laboratorium na wykupionej działce za miastem, był fakt, iż Barbara Kurzajka wysłała przed wyprawą w nieznane wiadomość do inspektora, która była hasłem ostrzegawczym, jaki używali oboje jeszcze w szkole podstawowej. Hasło to brzmiało Achilles. Zaraz po otrzymaniu wiadomości SMS inspektor wiedział, iż jedynym sposobem na lokalizację Barbary jest chip który znajdował się w jednej z jej kostek śródstopia. stopia. Pani detektyw nie chciała go mieć w nadgarstku ani przed ramieniu. Wolała niestandardowe podejście, a na samą myśl o Achillesie postanowiła umieścić go niedaleko pięty. Kto bowiem przypuszczałby, iż chip z niewielką, zminiataryzowaną bateryjką może wysyłać sygnał, po którym da się określić nie tylko miejsce, ale i tętno krwi. Komputer kwantowy, jaki znaleziono w laboratorium, faktycznie działał i miał się nawet dobrze. Jednak został rozmontowany, zaś zebrana krew i zdjęcia posłużyły jako niepodważalny dowód w sprawie. Oczywiście sama Barbara musiała przejść operację usunięcia dwóch igieł, jakie zostały wbite w jej mózgoczaszkę, dzięki którym kwantowy komputer zmusił ją do przeżycia ostatnich miesięcy ponownie. Jednak nie było z tym większego problemu. Marek, jak na niepełnoletniego, był silny i wysportowany, do tego użył chloroformu. Zaszedł kurzajka od tyłu, aby nieco ją poddusić. Detektyw straciła przytomność, odurzyna oparami chemicznymi. Następnie została przewieziona autem i podpięta do maszyny. Nikomu nie udało się ustalić, czy kwantowy komputer faktycznie myślał. Sprawą zajęło się nawet pewne koło naukowe, a ich ekspertyza w sądzie potwierdziła, iż komputer stworzony przez Bielacza działał. Jednak nie udało im się ustalić, czy był zdolny do skomplikowanych obliczeń matematycznych, ponieważ został rozmontowany przez policję. Zaś przenośny twardy dysk z wypisanymi rozwiązaniami do wzorów i problemów tejże natury zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Naukowcy również zaznaczyli fakt, iż nigdy nie widzieli tak dobrze zrobionego procesu odpowiedzialnego za myślenie komputera. Kiedy Marek B. dowiedział się o zniszczeniu swojej maszyny i zaginięciu swojego dysku z danymi, wpadł w szał. Nie pomogła nawet kara pieniężna nałożona przez sędziego. Był jak rozwydrzone dziecko, któremu ktoś zabrał najlepszą zabawkę na świecie. Ostatecznie dostał do żywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Niestety na drugi dzień przebywania w więzieniu powiesił się, zaś nim to zrobił, zanił się w palec i swoją własną krwią napisał: Jeszcze tu wrócę. Tymczasem kurzajka świętowała z inspektorem zakończoną sprawę i nawet dostała osobistą zapłatę za swoje usługi. Bielacz, w przypływie swego ego, zradził zdecydowanie za dużo, co doprowadziło do jego ujęcia. Gdyby nie jego duma i zuchwałość. Sprawiedliwość nie mogłaby być wymierzona. Barbara jednak nie wyjawiła nikomu, iż podczas zabezpieczenia śladów sama zabrała przenośny dysk z danymi, który leżał tuż przy zapalonej w laboratorium lampie. Nigdy też nie ustalono, dlaczego kwantowy komputer potrzebował tak znacznej ilości krwi. Czy chodziło tu o białka, enzymy i inhibitory, których zachowanie można przełożyć na język elektroniczny? Nawet detektyw zadająca sobie to pytanie nie mogła być tego pewna. Ostatecznie miała dysk z informacjami i wzorami, których nie rozumiała, dlatego też przekazała je profesorowi informatyki i statystyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza z krótkim listem opisującym pobieżnie zawartość. Prasa zaś była poruszona tym wydarzeniem, a w magazynie detektyw opisano kwantowy komputer jako elektronicznego Drakule. Sprawie nadano nawet lipne miano sprawa szalonego naukowca z Poznania. Sama kurzajka wolała tu nazywać śledztwo nocnym, gdyż faktycznie wszystkie ofiary mordercy zostały zabite pod osłoną mroku, i przynajmniej teraz każdy z mieszkańców największego miasta w Wielkopolsce mógł spać spokojnie. Scenariusz Mikołaj Nieprawicz Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.